Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wskakujemy na Kunia i lecimy dalej, gdyż sprawdziłem sobie mapkę i mam nawet bardzo fajne, dodatkowo jeszcze uzupełniłem sobie oczywiście amunicję i tak dalej. Mam fajny pomysł na to, jak dostać się do tego fortu. Tutaj za niedługo wedle mapy powinien być kolejny posterunek, mam nadzieję, że mnie nie przyuważy ten śmigłowiec. Byłoby dość niefortunne, gdyby tak się stało. Ja też przesunąłem kawałek. Jeden taki pomniejszy posterunek też załatwiłem. No, dzięki za info, Ocelot. O! Czekaj, czy on ląduje? Bo jeśli tak... O, tutaj... Warbuda trochę. Nie, kurde, no oczywiście, marzenie ściętej głowy, że będzie lądował, nie? Wiecie, tak by lądował, to mu podłożył C4. I BUM! Pożegnał go. Jakby poleciał gdzieś kawałek dalej. Okej, okay, jest pierwszy koleś w tym posterunku. Jest beznadziejny. Pięknie. Dobra, jest śmietnik, który mogę go schować. No, nie wierzę. Musiałeś go się ruszyć tą durną łepetyną. Tu nic nie ma. Wolałbym zniszczyć te lampy, no ale niestety. Wiecie, że... Albo chcesz wyłączyć prąd, no ale to... Nie tutaj. Dobra, tego ziomeczka możemy tutaj schować. Teraz w kucki. I przeładować. A, tak coś czułem, że tu... I ten? Okej, okay, to są wszyscy. Jak to wygląda z tym ziomkiem, bo tamtego drugiego chcę wziąć. No, ten też jest beznadziejny. Ale je... Okej, to było dziwne. Przez chwilę słyszałem dźwięk, jakby Fulton się striggerował obok. I kogoś zabierał. Dlaczego nie mogę dwóch typa tu wsadzić? Tak, to jest bez sensu. Zrzucimy tego ziomka tutaj. Nie wiem, jak długo działa to usypianie. Nie sprawdziłem sobie dokładnie podczas tego odcinka na pierwszej misji, kiedy zostałem no dość mocno wyruchany przez grę. Trochę metalu przetworzonego. Oczywiście musiał wrócić ten cholerny śmigłowiec. Dobra, nie powinien raczej robić mi problemów z tym ziomkiem. Gleba. Tak, ani go nie widzieli, ani go tym bardziej przez dźwięk tych łopat. Nie, łopat? Nie, śmigieł. Przez dźwięk śmigieł go nie usłyszeli. Leć sobie. Gdzie on jest? Tutaj? Ale dobra, zrobił nawrót i... Leci dalej. Świetnie. Teraz ja sobie zdziduję z Kuniem. O, pięknie, burza piaskowa. Jakże na rękę. Chodź, Kuń. Przydasz mi się. No, ale chodź. Chodź! Nie bój się burzy, jesteś ze mną. A ze mną ci nic nie grozi. Ale teraz ja nic nie widzę, więc sobie odpalę noktowizję, która... No, troszkę pomaga. Dobra, w dobrym kierunku. Oj, pięknie, materiały się troszkę przetworzyły.
No tego metalu, no dzięki temu, że dorzucę sobie 5000 z dziennej nagrody, no to tego zwykłego metalu mam w chuj. Okej, są jakieś światła, ale nie widzę typów. Wolę nie szarżować zbytnio. Okej, są jakieś roślinki. O, a propos typów, a propos... A nie, czekaj! Proszę, proszę, to nie typy. To są te przynęty, które też ja mogę stworzyć. Chyba. Czekaj, zdejmij to. A nie, to są typy! Cicho! Ja pierdzielę, myślałem, że to są te... przynęty, ale po prostu salutowali, bo ten pieprzony śmigłowiec tutaj leciał. Ja pierniczę. Jest chociaż któryś godny uwagi? Pff, a gdzie tam? Dobra, never mind. Tędy zauważyłem, że jest taka bardzo fajna opcja do schowania się. Teraz mnie na wszelki wypadek, bo raczej konia nie będę. Chociaż. A dobra, po prostu go tutaj zawołam. Niech se jest. Okej, im więcej headów, tym lepiej dla mnie. Popycham dzięki temu kolejny ten. Kolejne halęgę do przodu. Po co ja tu w ogóle wlazłem? Gość jest beznadziejny. Po co ja tam wchodzę? I tak go nikt nie zauważy. O! Ej, czekaj. Czekaj, pokaż mi to. O kurde, ja myślałem, że to jest jakieś wejście cichcem. Jakiś klif albo coś. A dosłownie wchodzę właśnie centralnym wejściem. Kolejny beznadziejny gość. Ale pilnuje paru materiałów. Pilnował. Mógłbyś zakręcić, że... Co? Niska ma wolne i ja też. Weźle i zamknij drzwi. Weźle. No, ten gość już jest o wiele lepszy. Ten? Ten jest beznadziejny. Ktoś tu jeszcze jest? Okej, tam jest więzień. Ten jest beznadziejny, ten też jest beznadziejny. O super, trójka beznadziejnych frajerów. Ten? Ten do Intela albo do supportu. Dobra, zrzućmy tego ziomka tutaj. Mam nadzieję, że za szybko się nie obudzi. Kolejne materiały. I... radar przeciwpowietrzny. Przeciwlotniczy, kurna. Tylko pytanie... Nie. Miałem mówić, czy to może wysłać rakietę, ale nie. To po prostu blokuje możliwość nam... znalezienia, bo przez to właśnie, że to działa, to oni mają większą przestrzeń pod kontrolą, a jak zniszczymy taki radar, no to mają mniejszą przestrzeń pod kontrolą i możemy w większej ilości miejsc sobie lądować. No tutaj Black Carrot. O, nawet gość tak fajnie w krzaku trochę leży, no to nie powinien go za szybko zobaczyć. Myślałem, że mi ktoś zauważył, ale na szczęście nie. Czy zauważył, że mi ktoś usłyszał. Dobra, nie. Ja chcę C4 i wsadzę je w
to miejsce. Okej, tu jest jeszcze komunikacja, w razie czego. I to nie jedna. Może czemu to nie jest oznaczane? Jakie to jest głupie. Okej, tu mamy jakiś plakat. No? Wziąć plakat za i dostać kasę? Czemu nie? Okej, tu jest chyba pusto. Dobra, ten gościu... On był też beznadziejny. Ty, ej! Czekaj, 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 a ten gościu, co go tu odstawiłem, to nie był ten lepszy? Nie wiem, co to z nim miał, B-aby? Tak, B do medycznego, no to kurde, to go nie chowamy, tylko zabieramy ze sobą. Dobra, połączenie wróciło. O, tu w ogóle kwiotki. Dobra, sprawdźmy, co się tu kryje. O, trochę materiałów. I to tych, których mam chyba poza paliwem najmniej. Dobra, mogę wejść jakoś na górę. Kolejny plakacik. Czy nie bardzo? Bo nie powiem, że chciałbym naprawdę zniszczyć te centrum łączności. Bo stary, Neopartego to byś mógł na spokojnie podskoczyć i się tego złapać. O, ale czekaj, jest prąd do wyłączenia. Jak coś jest, jest kolejne te z łącznością. Tu jest ziomek. No, do medycznego i do... Nie wiem. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest obrona naszej bazy, czy to jest jakiś oddział, który niezależnie będzie od nas coś robił. Więc beznadziejny. Na C. Ja tak teraz celuję w C i B, nie? Też nie powiem, jakbym miał kogoś na A, no to z wielką chęcią bym go zgarnął. Jezus, tu jeszcze jestem, ja tu chodzę na wyjebanie. Ты на его месте. Я бы, наверное, нажал кнопку. Да, я понимаю. Нарушаешь приказ. И беды. Нет смысла об этом думать. Ладно, пока. Чего? Ну, не вежа. Добра. Шеладуй. Zabierz. Spoko. Tego ziomka schowaj. Ten jest beznadziejny. O, ale śpi za to obok diamentu. Małego, ale zawsze coś. Tutaj są materiały. Jakiś schemat! Tarcze, no to nie ma się czym je rajcować. Więcej materiałów. Dobra, ten jest beznadziejny. Ten jest jeszcze okej. Okay. Pytanie, gdzie ja mogę go puścić Fultonem tak, żeby nikt tego nie widział? Okej, okay. Powiedzmy, że jest czysto. Zanim wejdę tam, to wolałbym się rozprawić z większością na zewnątrz.
Zresztą najbezpieczniej dla mnie byłoby ich wszystkich po prostu powysyłać do bazy, nie? Ale... No to nie tak działa. Kurde. Śpi? Teraz muszę trafić. Jest! Dobra. Udało się. Teraz szybka zrzutka zaopatrzenia. Oczywiście. O, trochę diamentów tu jest. Paliwo, a ten diament? Też mały. Dobra, niestety usłyszeli ten wystrzał. Szkoda. Myślałem, że będą tak zajęci gościem, że nikt tego nie usłyszy. Gość jest spoko. A ten? Ten też jest spoko. Dobra. Dziękuję. Okej, tam jest jakiś gość. A to jest chyba ten, co go wcześniej skanowałem, tylko się po prostu obudził. O, ten do supportu będzie ok. Idź, idź, idź! Zabierz go. No nie, bo to niech zaraz obudzi wszystkich. Śpi. I ty też śpi. No, to ten, co tam zostawiłem. Gdzie? Tu. Jest, udało się. To jest nieskanowany. O! I na C do Base Development. To... Poproszę. Dobra, wchodzimy teraz... chyba do głębi tego fortu. Gdzie niestety nie mam nikogo oznaczonego, poza tymi... poza tymi typami. Którzy wnieśli tego więźnia. Saprota 15 wskoczył. Trochę materiałów. Dobra. Więzień jest... no niecałe 60 metrów w tamtą stronę. Oczywiście, że jakieś wsparcie przyszło. O, to się nazywa minąć z zagrożeniem. Okej, tamten się obudził. Zajebiście po prostu. Dobra, tędy szedł koleś. Pójdę jego śladem. O, tam są diamenty. A tu materiały. Metal i lepszy metal. Kogo w pobliżu? To dobrze. Tutaj, no, mały diament, niestety, ale lepszy rydz niż nic. Dobra, idźmy na górę. Kucki, w kucki, w kucki. W razie pusto. Też czysto. Dobra, coraz bliżej jesteśmy więźnia, jak na razie. Okej, ci tutaj póki co to tylko śpią. Dobra, ktoś w pobliżu? Chyba nie. Kolejny diament chyba, tak. Kolejny diament na ziemi. Trochę metalu. Mały diament niestety. Materiały biologiczne. Pusto. Czy bym był w stanie gościa ustrzelić stąd z 100 metrów? Jakby się trochę wychylił? O, kolejny. Oj, to jest dobry gość!
O, trafiłem. No i świetnie. Nie musiałem walić headów, ale wystarczyło, że dostali. I oni za jakiś czas pójdą sobie spać, a ja wtedy będę mógł zgarnąć tego lepszego ziomka. Tutaj pusto. Też pusto. Ani materiałów, ani nic. Nawet schematów tutaj żadnych nie ma. Dobra, to pójdźmy w tym kierunku. Tak wiecie, bardziej w kierunku gościa, którego powinienem uratować. O, i kolejny diament. Trafiony. Ale gość jest oczywiście beznadziejny, więc tutaj zostanie. I kolejny diament! Ej, sporo ich tutaj! To już 70 tysięcy jak nic, co najmniej już zgarnąłem dzięki tym diamentom. I to tylko w tej miejscówce. Dobra, coraz bliżej kolesia. Którego nie dość, że powinienem uratować, to jeszcze może mi dać info na temat tego, gdzie jest ta broń. Na razie na normalnie chodźmy. Bo jest chwilowo tak w miarę bezpiecznie. 80 metrów. Pusto. No nie no, teraz to chyba czysta droga do nich, tak mi się wydaje. Oni są gdzieś tam. Jest tu ktoś jeszcze? Chyba nie, ale misja jest dość klimatyczna jak na razie. Nie! Kto? Kto gdzie? Kto gdzie? Kto gdzie? Nie no, nie wierzę! Noż! Gleba, kurwa! Ja pier... O! O proszę! To jest nasza broń! Super, ten jest beznadziejny. Ten jest też beznadziejny. Ten też. O, ten jest spoko. No, teraz go oczywiście nie zabiorę. Ale podnieśmy go tak po prostu. No, co ma wiedzieć, to już jest raczej nieważne. O, zajebiście, jest dziura. Nie będę musiał wychodzić stąd. Dobra, uda się czy nie? Oczywiście, 100%. Leć, ziomeczku. No, zabieramy to oczywiście. Jezu, jakie to jest wielkie! Dobra, z chęcią. Dzięki temu będę mógł wezwać trochę bliżej. No, trochę za daleko. Near? Ja mogę dosłownie w tym forcie sobie odpalić to. No nie wiem, czy to będzie takie dobre. Zwłaszcza, że ci się już pobudzili. Aha, on nie mógł mówić nawet! Okej. Okay. Ale w sensie był niemy, czy... Wiecie, tak był po gardle pojechali. Dobra, jak mam wybierać, to wolałbym to zanieść gdzieś tam dalej.
No nie wierzę. Serio. Teraz oddział Skulls? Zajebiście. Jakbym nie miał dość problemów. Znowu to coś. Dalej nie wiemy co, albo kto to jest. Wow! Co to za łapa? A my co, straciliśmy przytomność? Nie... A nie, tak, jednak tak. Czy my jesteśmy do góry nogami? Aha. Okej, co to za wielka łapa, która nas trzyma? Co to jest, jakiś Metal Gear? O! You look well rested, big boss. Kogo my tu mamy? My, my, how you've changed. You became a demon for such little weapons as that. Toż to Skullface. Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. Po co ci ta maska? Gościu ma maskę Zorro normalnie na twarzy. If you get out of here alive. Rest in peace this time. See you in hell, boss. No to jest ewidentnie jakiś Metal Gear. No. To stawia kroki i ziemia się trzęsie. Co jest? Aha. Właśnie opętali jakiegoś gościa, jak rozumiem. O. No nie! Nie, wiesz co, może lepiej nie. Ja wolę tam nie marnować amunicji. Ale byłoby napisane Puppet Soldier. Ej, no nie! Kurde, w złe miejsce poszłem. Ja nie wiem, czy do mnie Skulls strzelają, czy ci żołnierze. Okej, ewidentnie są tutaj też... No nie wiem, jak... jeden co najmniej ze Skulls mnie teraz ściga. Okej, jaka jest szansa, że mnie właśnie zgubił?
zerowa. O, a może? Nie ma mnie tu. Idźcie sobie. Oczywiście. A nie, nie widzieli mnie, Jezus! Ty, czekaj, mogę go powalić? Hej. A, pewnie. Chyba z zaskoczenia. Ja pierdzielę, jak już miałem okazję, no to oczywiście musiałem ją spieprzyć. Dobra, na konia. Tylko wezwać śmigłowiec. Pick up. Gdzie jest najbliżej? Tutaj. Dobra, wydupcamy stąd. No koniu, skacz. Okej, udało mi się nie wykorzystać... Znaczy nie wykorzystać, nie wystrzelić ani razu. Znaczy, w sumie nie wykorzystać jej ani jednej. Teraz w sumie czego? Łuski? Jednego pocisku? Dobra, mam... Czy ja tutaj mam jakiś posterunek po drodze? Mam jakiś pomniejszy. No to przy okazji się nim zajmiemy. Już wolę teraz forcie nie dawać tam niczego. Ten do supportu mógłby pójść. Ten jest beznadziejny, tu jest tylko broń. A ten? Ten do supportu albo do R&D. Okay, prawdopodobnie tylko tych trzech tutaj jest, więc myślę, że mogę się nimi na spokojnie zająć. A, jednak nie, jest ich więcej. Pięknie! Dobrze. Zajebiście! Ale to się teraz pięknie udało. Trzy strzały z rzędu, same heady. Dobra, i teraz test. Dość duży. Czy to jest ostatni gość? Tak. Zajebiście. Czyli tym razem było tylko czterech. Tego też mogę zabrać. Ciebie zabieramy. Tu jeszcze widzę, są te lepsze materiały. 10 sztuk. Ale są dość rzadkie, więc też... Taka liczba nie powinna dziwić, ale to też troszeczkę paliwa do nas teraz doleci. Do nas, czytaj, do Mother Base. Dobra. Ten. No też może iść z nami. Dobra, 170 metrów. Czy tutaj coś jeszcze się znajduje, godnego uwagi? Średnio bym powiedział. A, jednak nie, jednak jest roślinka. Dobra, to lećmy. Ze kuniem. Będziemy trochę szybciej. Myślę właśnie, gdzie on jest i się znalazł. Dawaj. No.
No kuń, no kuń. No. Nie wierzę. O, o, to się nazywa oszukać grę. Dobra, jazda. W górę, w górę, w górę. Stary, to przez chwilę byłem ja. Ląduj, mnie nie denerwuj. Dobra, bierzemy oczywiście. Boż, znowu mi się kontroler rozłączył. No co za szajs. Dobra, wskakujemy i kończymy. Wydupcamy stąd. Objective complete. A jaki? A, teraz się nie dowiem. Dobra. Beekeeper. Key achievement. Development project has been added. Okej, lepsze rzeczy. B. Pięknie! Kryptonim ośmiornica! Bo byłem stealthy. O, no zobaczmy. Zabezpiecz honeybee. Z nienaruszoną amunicją. Okej. Okay. No, nawet nie chciałem strzelać z tego. Nie widziałem w tym sensu. Okej, okay, troszeczkę hajsu przybyło. Heroizm też wzrósł. Dobra. Tak, tak, tak. Wiemy, kto gwiazdożył. Co ty nie powiesz? To the Hamid. Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight, and no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. So fact, to fact. Okej, okay, kolejne kasety się odblokowały. I część emblematu ośmiornica się Finally! Intel team to support you in our areas of operation. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull-faced man. So, boss, that brings me to assigning staff to the Intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the Intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. No, kilku takich jest. O! O! Silver Skull. Na A do supportu. Ale jakiś wolontariusz? Skąd się tu wziął? I to nie jeden! O, ta na Ado Base Development! Ivory Skull się nazywa. Typing Octopus, okej. Okay. Ten tylko na C, ale C jeszcze jest dobre. Development albo Intel, no to ten pójdzie do Intela. A tutaj reszta to są ci, których ja dostarczyłem do bazy. 11 na C aż, nieźle. Nie, 14 na C, jednego na D. Okej. Okay. Jakiś filmik będzie? Chyba nie. Ciekawie, czy jak ja bym chciał mieć 100% misji, to czy ja musiałbym na przykład przy powtórce, czy jak już się ten jeden obiektyw zaliczył z niewykorzystaniem tych strzałów z honeybee, to czy przy powtórce mógłbym to zrobić, czy jednak nie mogę tego zrobić? Bo jeśli bym mógł, no to hej, czemu by nie? Selected the ones I'd like you to handle and added them to the list. Take a look on your iDroid.
more missions you complete, the more we can expand Mother Base. Spoko. Zobaczmy, side-opy. Kolejny jakiś wyspecjalizowany żołnierz. W sensie, fajne jest to miejsce tak stricte w tym forcie, ale to ewentualnie na koniec, jakbym już przejął cały ten fort i wszystkich pousypiał. Bo tak wylądowanie tutaj, no jest po prostu skrajnym idiotyzmem. Tak na start. To jest ciągle to. O! O, proszę! Możemy znaleźć jakiegoś żołnierza, który był wcześniej, 9 lat temu, w bazie. Okej, to myślę, warto jest do ogarnięcia. Tutaj te trzy. Unlucky Dog. Okej, i to jest jakiś więzień przytrzymywany. Mówi się, że jest... Ma dużo skilla. Tak. Tak to ująłem. Cztery kolejne misje. Wow. Okej, tutaj widzę, nie mam za wiele. Ej, wait a minute, czemu jak tutaj mam... Czekaj, pokaż mi to. Przecież mam w tym miejscu gdzieś możliwość wylądowania, to czemu mi tego nie proponuje? Okej, tutaj na takiej misji... Oj, rekomendowana broń... Pociski. O, czołgi jakieś widzę. Będą. Okej, to muszę jakichś dowódców zgarnąć. Tutaj... A, tutaj muszę zniszczyć pojazdy. A tutaj muszę ziomka chyba. Tak, muszę uratować ziomeczka. Aha, dobra, dlatego mi nie proponuje, bo tam od razu obok jest ten koleś. O, jakiś... Jest! Transportation Specialist! To biorę to w kolejnym odcinku. Będę mógł dzięki temu ulepszyć sobie system Fulton. Znaczy, na upartego mógłbym to zrobić... Po prostu, dla was. Tak, o, od razu, ale nie. To jest misja główna, więc te misje wykonujemy na odcinkach. Dobra, to teraz tak. Mnie czeka dość spora żonglerka tymi ludźmi. Tutaj się ten schemat gdzieś pewnie pokaże zaraz. Nowy, o właśnie. Na tarcze. Tylko mnie tarcze totalnie nie interesują jak na razie. Okej, 8 typa poszło do Intelu i już ma 5 poziom. No, ale ja jeszcze mam kilku innych do ogarnięcia. Zasłona dymna. Wsparcie ogniowe i bombardowanie. Zwiad, informacje o pogodzie i zbieranie informacji. No, przydałoby się kilku tam ludzi dosłać, ale to już czeka mnie moja prywatna żonglerka tym wszystkim. Tak więc cóż, ja się z wami żegnam, a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym postaramy się ogarnąć specjalistę do spraw transportu, aby mieć jeszcze lepszy system Fulton. Być może pozwoli mi to już pojazdy jakieś do bazy dostarczyć. No, przekonamy się. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.